Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony kapitan w kolejnym odcinku serii Singla. Jak widzicie na załączonym obrazku, mamy sobie beczkę Meprozeta, czyli że dzisiaj akcja, że tak powiem, do śmierdząca. Akcja związana z nojowicą, rozlewamy sobie dzisiaj nojowice tutaj po ostatnich zbiorach ziemniaka na polu numer 7 oraz na 15-16 na tym większym polu. Jak sami mogliście zauważyć, bardzo szybko ta beczka się nam tutaj zapełnia. Ten meprozecik już jest od dawna w internecie do pobrania, możecie sobie spokojnie znaleźć 5 ton. Podobno się, jak widzicie, musiałem sobie dobrać jeszcze 20 tysięcy kredytu, bo byłem troszeczkę na minusie, ale to na spokojnie. Dawno nie było odcinka z tej serii, kurczę, nie mogłem jakoś się zebrać, dwa razy już miałem dzień, żeby sobie nagrać, no i jakoś tak, kurczę, człowiek siedział do tej nocy, w nocy się już nie chciało i tak to wynikało. Poczekajcie, jaką to ma szerokość. Szerokość ma naprawdę malutką, trochę dziwna jest animacja. Pada deszcz niestety, mamy wrzesień, pada deszcz, także no nie za ciekawie, ale w sumie no taka typowa pogoda w Polsce, można wręcz powiedzieć. Coś tam widać, jakąś nowicę, gdzie my to rozlewamy, więc spoko. 10 na godzinę możemy sobie maksymalnie jechać. I kurczę, widzę, że dosyć sporo tej nojowicy ubywa. My jej za bardzo też dużo nie mamy, bo mamy jeszcze 23 tysiące litrów. Także jeszcze te prawie 4, znaczy ponad 4 te beczki gdzieś tutaj jeszcze wcisnę i gdzieś będę mógł rozlać. Natomiast no jak widzicie, że tutaj dużo, dużo tego ubywa. No wiadomo, jeszcze nie mam aż tak bardzo dużo, ponieważ ludziska dopiero co te krowy gdzieś tutaj zaczęły tą produkcję. Odcinka dawno nie było, miałem dwa już takie właśnie film, dwa dni jakby do nagrania, ale no ostatnio tam je łopy, mógł być właśnie odcineczek, ale z tej serii dwa razy, ale no powiem wam jakoś, że no nie wiem, jakoś kurczę nie mogłem tutaj wejść i nie miałem też ochoty wchodzić jakoś. O, teraz mi się coś odwiesiło, na level 17 mogę jechać, a bo może bieg tam był niższy, może na dwójce, kurczę nie zwróciłem na to uwagi. Może tam na dwójce jechałem i dlatego tylko 10 na godzinę, a teraz już maksymalnie może jechać 17, więc jeżeli ktoś napisał jakiś komentarz, to możecie usunąć ewentualnie, ale spoko, dobra, mamy to ogarnięte. Więc no jakoś nie mogłem tutaj się zebrać, wczoraj tak samo na live, w czwartkowym mówiłem, że jutro już obiecuję, że będzie film, tak samo miałem nagrać gdzieś tam wieczorkiem, ale robiłem sobie te testy na prawko, bo jutro mam wewnętrzny praktyczny teoretyczny, co i tak moim zdaniem nie znam, ale trudno, najwyżej kolejnym razem. I ludziska, co mamy dalej, no to po prostu musiałem się trochę pouczyć na sprawdzian, bo dzisiaj w piątek właśnie miałem ostatni sprawdzian, że tak powiem, w mojej karierze prawdopodobnie szkolnej. Ostatni sprawdzianek miałem mieć w ogóle tutaj 3 sprawdziany, natomiast okazało się z fizyki, że nie będzie, z matmy tak samo i tutaj jednak przyszedł dzisiaj czas na, ale wieje, na ostatni sprawdzian. Miało być ABCD, pan tak mówi, a troszkę pod to się też uczyłem, okazało się, że było co innego. Miałem 4 pytania, co w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z tej elektryki. No i mówię, kurczę, no tak jedynka, no nie wiem, mi tam nie zagrażał, bo i tak będzie mi trójka wychodziła i tak. Ale z drugiej strony, kurczę, no miałem jedną jedynkę na tamto półrocze. No i jeżeli teraz zdobędę jedynkę, no to w sumie już no prawdopodobnie zdobędę więcej tych jedynek w tym półroczu. No i tak się wahałem, czy oddałeś, tam chłopaki tak samo nie ogarniali. Patrzyliśmy się na siebie, czemu tutaj dziwnie rozlewa, widzicie to? Nie wiem, czemu tak dziwnie to jest. Patrzyliśmy się tak na siebie i nie wiedzieliśmy, co zbyt to zrobić, bo to naprawdę trudne było. Także chłopaki tam poddawali, nawet tak samo dobry gościu oddał od razu kartkę. Także pan był trochę zdziwiony, no ale trudno. No i mówię, kurde, i tak się waham, tak siedzę, siedzę, co tu zrobić, oddać czy nie oddać, oddać to jedynka, czy nie oddać, czy trochę rozczarować pana, bo pan mi chciał gdzieś tam wyższą ocenę postawić i tak dalej. No i mówię, no dobra, trudno, zobaczymy, ściągnę, gdzieś tam patrzę, a gościu sobie na spokojnie w drugiej ławce wyciągnął telefon, coś tam napisał i tak pan w sumie i sprawdził trochę, przy okazji te sprawdziany, tak samo wystawiał oceny, bo do przyszłej środy, do 15.25, tak, bo do 15 czerwca to już te końcowe, do 25 musimy mieć już oceny te proponowane wystawione, no, a że to jest środa, no to wiadomo, przyszły piątek, no to już będzie za późno, więc dzisiaj nam jeszcze
pan wystawił oceny, ja szybko tam w plecaku sobie wyciągnąłem telefon, schowałem w plecaku, napisałem tam pierwsze zadanie i mi się tam wyświetliło jedno zdanie, napisałem, dostałem 2+. Także spoko, bo jedynki nie było, no i właściwie myślę, że nie zdobędę tej jedynki, także półrocze bez jedynki to byłoby naprawdę coś fajnego i prawdopodobnie to wyjdzie, bo w tamtym półroczu bym miał tak samo, bym nie miał jedynki, natomiast pani po prostu nie pozwoliła powtórzyć. Nie wiem właściwie dlaczego. Znaczy powtórzyć, no poprawić po prostu, nie wiem dlaczego tak pani postąpiła od fizyki, no ale trudno, no ale mam końcowo już można chyba praktycznie powiedzieć, że mam 2 trójki. Chyba, ewentualnie 3 maksymalnie, ewentualnie 2 trójki, 2 czwórki chyba i będę miał resztę piątek. Także naprawdę elegancko, spoko to wypadło, tak, bo tutaj, aha, na jedynce, ja wtedy musiałem jechać, bo na jedynce 10 na godzinę. Dziwnie to trochę tutaj bierze, nie wiem dlaczego, sami to możecie, w sumie możecie napisać w komentarzach, czy coś tutaj jest nie tak z beczką, czy o co tutaj chodzi, czy coś z polami, z mapą, nie wiem czemu tutaj dziwnie rozlewa. Natomiast no, mamy w końcu ten odcinek, teraz wróciłem sobie po szkole, wyszedłem z psem, zjadłem i mówię, muszę sobie nagrać w końcu ten odcinek, także czy będzie live? Chyba jednak wątpię, miały być gdzieś te burze, burze prędzej mają być gdzieś tam w drugiej części nocy, są tutaj ostrzeżenia, 2 z 3 u nas dla naszego się województwa. Teraz, jeżeli ktoś tam trochę się interesował, gdzieś może widział na internecie w Belgii, w Holandii, w Niemczech, jakie przepotężne burze przechodzą, to teraz z Niemiec dzisiaj ma iść ta burza do nas, naszą stronę ciągle tutaj na wschód się kieruje i tak samo właśnie w drugiej części nocy, dlatego prawdopodobnie są te alerty akurat dla nas, dla wschodu, pewnie gdzieś tam wcześniej dla zachodu kraju i tam środka, bo prawdopodobnie to przyjdzie do nas, mają być naprawdę realne wiatry do 100 na godzinę, mają być wielkie deszcze, gdzieś tam podtopienia możliwe, błyskawiczne powodzie i tak dalej, więc to naprawdę ciekawie się nie zapowiada, co z tego wyjdzie, różnie może być, naprawdę, bo jeżeli to faktycznie będzie taka burza, no tak powiem skomplikowana, taka potężna, to chyba nas nie ominie, różnie to bywa, ostatnio tydzień temu w piątek przyszła do nas burza, popadało, więc fajnie. Dzisiaj mamy znowu piątek. Nie, to wtedy było tydzień temu, czy 2 tygodnie temu? Bo wtedy był piątek 13, tydzień, czy 2 tygodnie temu? Chyba tydzień temu jednak to było, co? Tydzień? Tak, nie, 2 tygodnie temu. Boże, jak to szybko leci, to 13 wtedy i bo dzisiaj mamy 20. Chyba 2 tygodnie temu była ta burza, albo już tydzień, już nie wiem, naprawdę, to tak szybko leci, że już się popierdziliłem z tym. Natomiast to niedawno była ta burza, ładnie popadało, zlało. Nie narobiła jakichś tam szkód, zobaczymy jak będzie teraz. No bo dzisiaj faktycznie jest upalnie, są warunki, bo mamy kurcze. Chwila po połowie maja, jest naprawdę ciepło. Wczoraj było mega ciepło, dzisiaj jest jeszcze cieplej, jest tak duszno. Wieje jakiś tam wiatr, na szczęście gdzieś tam schładza. Także nie ma jakiejś tam bardzo lipy, ale no jest różnie widzowie. Także możecie zostawić łapeczkę w górę pod odcinkiem, no i zobaczymy właśnie, czy będzie ten live, gdzieś tam mówiłem, że może być, ale też zależy od pogody właśnie, no bo robotka się szykuje. Wczoraj i przedwczoraj nie byłem, wczoraj dentysta, jakoś tam przeżyłem, byliście na live'ie. Kto był na live'ie, ten wie, że gdzieś tam mnie bolało, no później wziąłem sobie papa, zjadłem kolację, już dzisiaj wszystko było w porządeczku, no ale to czasami się po prostu zdarza, że po dentyście gdzieś tam ten ząb może boleć. Także dzisiaj chyba bez live'a, ale no zobaczymy, różnie to bywa. Jak nie, no to macie odcinek. Jutro odcinek chyba z mapki też się zapowiada. Jutro czy będzie live, no zobaczymy, bo jutro się naprawdę zapowiada dosyć ciekawy dzień, no bo rano te egzaminy, później gdzieś tam jakieś zakupy. Później bierzemy syna na noc, syna siostry ciotecznej. Bierzemy Oskiego tutaj do nas. Jeszcze jedziemy w sobotę tam wieczorem na jakieś tam koncerty i te różne. Także weekend się ciekawie zapowiada, przyszły tydzień to już taki lajtowy, nie ma sprawdzianu, wystawienie ocen, także naprawdę taki lajcik, jeżeli chodzi o szkółkę, za 2 tygodnie egzaminy, także też będzie dosyć ciekawie, niestety te egzaminy trzeba jakoś to napisać, myślę, że już powoli z dnia na dzień nie mam aż takich obaw, gdzieś tam robimy, ćwiczymy sobie te egzaminy i naprawdę spoko to wychodzi, także mam nadzieję, że chociaż tyle. Prędzej się boję tutaj o ten egzamin wewnętrzny, ale chociaż tyle, że w miarę gdzieś tam póki co wewnętrzny, no mam praktycznie zdany, kiedy ja to w środę, tak, w środę zdawałem ten wewnętrzny, praktycznie udało się zdać, więc
naprawdę spoko, nie było źle. No i tak dni, ludzie mijają, nie ma zbytnio czasu gdzieś tam na live, miałem teraz wolne, pogarniałem różne sobie sprawy, pouczyłem się i tak dalej, dlatego też te live'iki wczoraj i przedwczoraj odpaliłem. No ale tak, no to głównie tutaj robotka, szkółka i tak to sobie leci, później po nocy to sobie trochę tam programy na Jołopach. Ostatnio były dwa odcinki, na które serdecznie zapraszam, bo były odcinki z Kiszonki, gdzie nam tam wyszło ogólnie 2 250 000 ton z jednego pola, także no naprawdę tam blisko 2,5 miliona ton mamy w silosie przykryte, będziemy to sprzedawać, także kasy będzie naprawdę fajnie dużo. Były żniwa tak samo, nowe maszyny, nowe kombajny, mieliśmy 3 miliony na koncie, gdzie wyszliśmy tak po zimie, gdzie sprzedawaliśmy jeszcze tam stare kiszonki z łąk, zboża różne, mleka i jajka, miody, różne produkty i tak dalej, także naprawdę było ciekawie tych pieniążków, no byliśmy w szoku, ile tych pieniążków mieliśmy. Także sieczkarnię kupiliśmy, dwa kombajny, właściwie to jeden troszeczkę podmieniliśmy, tego Fenda, tam na gąsienicy. Natomiast ludziska jeszcze dostanę SMS-a, poczekajcie, zobaczę. Natomiast już sobie kupiliśmy tam John Deere'a nowy komel. O kurde. Napisał mi kolega właśnie, czy dzisiaj coś działa. A ja kurde, robotkę tutaj. No niestety, tym razem, najwyżej mu trochę później napiszę. Co tam jeszcze ludziska, wam kurczę, felek, kartofelek mogę powiedzieć? Nie wiem właściwie, chyba tyle. Myślę, że możemy sobie zakończyć ten elegancki odcineczek. I właściwie to byłoby na tyle chyba, nie? Tak, właściwie to byłoby na tyle, ja gdzieś tam będę sobie dalej rozlewał, idę sobie dalej tam pogarnąć, a jeszcze tylko 3000 litrów nam zostało, więc nie za wiele. Mamy trochę łobornika, bo łobornika sobie mamy 10,5 tony, więc ewentualnie gdzieś tam myślę, że po tamtej kukurydzy ogarniemy sobie łoborniczek. Tutaj mamy sobie jeszcze wymaganą workę oraz wałowanie oczywiście, także no będzie po grubości. Tutaj też nowe wały sobie kupiłem, więc od razu inna jest robotka. Bym sobie tutaj wszedł i o, tam jakieś to nawożenie jakoś dziwnie na to daje, widzicie, trochę się to buguje wszystko, ale no. Ale trudno, to sobie weźmiemy i o, ta łączka już jest, znaczy łączka jest, 7 już jest ogarnięta, także spoko loko, magnifik. Także dzięki wielkie za oglądanie ludziska, tam właśnie kolega od rowerów napisał, ale no rower jest uszkodzony, plus jeszcze robotka, także no lipa. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, miłego piątku, weekendu.